spada chyba, nie? Padało coś. Spadam, bo na parkingu się robi tutaj tłoczno i ludzie się patrzą. Nie, mżyło lekko. Siema. Siema, i co Tomego, dwa razy jesteś? Nie. Nie. Siema, hejo, dzisiaj odcinek ze ściga i spotkanie z Tomkiem i czy odważę się dać Tomkowi przejechać CBR-ką 900. Powiem wam, aż stracha mam. Naprawdę chcesz? No poczekaj, ja ci wytłumaczę, to otwórz stopę na razie. Dzisiaj nie, bo wieje. Nie. Aż stracha mam, bo ona teraz chodzi lepiej niż fabrycznie już chodziła. Dlatego, że jest teraz zrobione, że te sprężynki mam naprawdę krótkie. Tam paliwa się leje tyle, że... Coś się stanie. Co nie miara. Ty, byku, bo ja się boję. Usiądź chociaż trochę. Sam jak odkręcam, to czuję, że po prostu to jest ogień. Ja będę cię asekurował. Bierz kask. Słuchajcie, Tomek styczność z motocyklem miał jedynie co, no to ze skuterkiem, ze Skyo, te czwórką. No i 125, jaką przyjechał, ale nic powyżej 400 nie jechał, nigdy. Fajerka to naprawdę jedzie. Nie ma Tomka jeszcze, to przy okazji wam poopowiadam trochę, że na ten sezon w ogóle chcę pojeździć na zloty motocyklowe. Widzę, że wam to się podoba, no mi też to się zawsze podobało. Postawię sobie klamkę. Czwórka była, piątka. Naprawdę, to jest teraz szatan, to się wkręca niemiłosiernie. Ja jak ją kupiłem, w ogóle nie jeździłem długo, kupiłem ją i pierwszy moment jak na nią wsiadłem, to po prostu nie wiedziałem jak ruszyć z dozowaniem tego gazu. O, Tomek przyjechał bez składa. Ściągaj to i bierz gaz, dalej. Tomek się przekonał. Jedzie majster. O Jezus.
wiesz, gdzie jest gaz? Tu jest, no. A wiesz, że tego gazu to malutko? Nie. A spróbuj odkręcić, dziecko. A lekko, dobra. Popróbuj sobie, popróbuj. Co to jest? A to pokazuje, wiesz co, jaki bieg. Aha, który bieg. Wiesz co, jakbyś sobie pojechał prosto, tam sobie możesz nawrócić, tylko szeroko to wiesz, bo wiesz, to nie jest cross. Ja ci gaz dam. Tylko, bo ja się boję. Nie, ja nie, dzisiaj nie. Nie, nie, no dobra, spoko. Dzisiaj nie, bo wieje. Nie, dawaj. Ja będę cię asekurował. Bierz gaz. Dzisiaj wieje. Ciągaj to i bierz gaz. Dalej. Coś się stanie. Nie, nic nie może się stać, bo to jest drogi sprzęt, no. Bynajmniej sentymentalnie dla mnie. Bardzo drogi. Coś się stanie. Słuchaj, ja ci tylko powiem, dwójki nie włączaj, tylko jedyneczką sobie pomału, ja będę cię asekurował, okej? Okay? Na dół jedynka? Na dół, tak. I wiesz co, na początek, jak będziesz ruszał, to nogi nie kładź jeszcze na stopy, sobie trochę szeroko, tak przy ziemi podtrzymaj, zobaczysz jak to... I wtedy jak już się napędzisz lekko, to stopy na... Dasz radę! Pierwsza jazda Tomka, odważyłem się, dałem mu. No, więcej gazu troszkę. Troszkę więcej. Jedzie, ty, jedzie. Tomek, stój! Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Kurde! Jak? No to jedź. Pomału. Jedzie, Tomek, jedzie. Jedzie, majster. Jak ładnie mu pasuje, ale... Siema. Cicho, bo Tomek tam leci. A coś mu słabo idzie. Musiał trochę przygrać. Gazu daj! Nie wiem, co tam się dzieje na pokładzie tego ścigacza. Iż Tomek ma opanowanie, no. Czekaj, teraz nawrotka, teraz to jest bardzo trudne. Jak on to zrobi, żeby Biedronki tam nie wywalił? O, jakoś mu idzie. Jedzie, jedzie. Czy mu starczy placu? Poczekaj, nie, musi wycofać. Musi wycofać. Jedzie. Ale trochę gazu więcej. No odkręć. No więcej gazu. Zaczyna mi się podobać. Więcej gazu daj. Zaczęło mu się podobać. Chyba kupi. Czy siedzi? Nie powiedział. Jak zwykle. Łe, tam jakoś mi kuje. Jakoś mi kuje. Chyba. Zaczyna mi się podobać. Może? To nie kupię. Ale i tu kurde, bo to trzeba jakoś leżeć.
podobało mi się. Jeszcze chyba się gaznę. Ale już tam opowiada. Vlogi kręci z mojego kasku. Co tu się przydarzyło? To tak przy, jak przyrywa. No bo on musi mieć tam. A to na koło jedzie? No. Ale teraz nie, bo jest słaba opona. Za stara jest i gleba by była, wiesz? Ale zupełnie inaczej się siedzi. Kurde, ja na początku nie mogłem znaleźć tego. A powiedz, no powiedz, jak wrażenia? No jakby to było moje, to bym tak się nie bał, nie? Się bałem, żeby się coś nie pękło. Aha. A co ma tu pęknąć? Miałem się przewrotka jakaś? No masz crash pady, nie? Ale to i tak. Ja myślałem, że się wywrócisz, wiesz? Nie. Naprawdę? Na początku tak dziwnie, bo kurde, no i zupełnie inaczej tu się siedzi. A jak równowaga? Dobrze. Dobrze? Ale faktycznie musi trochę szybciej być, trochę bardziej napędzony, nie? Bo tak. Tak ten, no tak. Jedzie. 110 na jedynce, 130 na jedynce. I w końcu się wkręca, nie? Jak wtedy. No wtedy to chodziło jak taka lampucera. Czekaj. No. Ale kurde, ci pasi to? Ja pierdzielę. Klaudia mnie z chaty wygnała. Czemu? Pewnie. Nie ma takiej opcji, a popatrzcie, Tomek. To tym bym mógł jeździć. A weź tak zasłoń twarz, taki przestraszony, udaj takiego, postaw go na nodze, postaw go i tak udaj takiego, ale tak wiesz, tak... A ja się cieszę. A ja tylko trochę gazu. Tylko trochę gazu, no. Co Tomek, nie wierzyłeś, że ci dam, co? Co? No, ale strachu było. Było? Ale strach ma wielkie oczy, jak to mówią. No mówię ci, jak enduro jeździłeś, to wszystkim pojedziesz. Wiesz? Ja bym na zakrętach to go przepychał przez zakręt. Tak? Hamulec! I przepychanko? I spokojnie. Tu. I po zakręcie można jechać dalej. No, poczekaj, ale coś chyba powietrza mam mało, wiesz?
Tak mi się... No mało powietrza mam, ty. Trzeba powietrza napompować. Tomek psuje, usiadł i może już kapeć jest. No to też trzeba dopompować. Ile to pali? No ile się wleje, nie? No, tyle co endurak. Nie, to nie. Mało pali, wiesz? To dużo nie pali. No chyba, że maneta na full, nie? Zresztą zobacz, ile jest paliwa. A zaraz ci powiem. Był pełen bak. Nie ma nic. No nie ma nic. No to ja wiem, zrobiłem ile może... 5 km. 40 km gdzieś. Masz kasę na paliwo? To mało pali. Masz coś kasy? No. Pożyczysz? No. I zobaczę w plecaku, czy coś mam. Mam. Wiecie co, zaraziłem Tomka ścigaczem. Tomek mówi, że idzie na prawo jazdy. Już za niedługo, czyli co? W tym roku ścigacz? Ja ci będę pożyczał tego na razie, wiesz? Coś słabszego by tu musiało być na początku. 600, nie? Ale wiesz, że 600 to jest to samo, tylko trochę inne gaźniki są, a silniki praktycznie te same, nie? Rozumiesz? I to się do 15 tysięcy wkręcają te 600. Może jakąś 300, 400 ścigacza, co? Albo może 125 sobie na razie skołuj, ty. Bez prawa jazdy. I zobaczysz, jak to śmiga. No bo możesz jeździć, wiesz? Ja mogę z tobą jeździć. Nie, nie martw się. Fajnie. Mogę z tobą jeździć. Będziesz jeździł ty 125, ja 900. Do Lichenia byśmy skoczyli, do Bydgoszczy. Tylko najgorsze jest przekonać Klaudię. A słuchaj, sprzedasz sprzęty i zobacz, jaka alternatywa. Kubę możesz wziąć z tyłu. Nie? Podoba mi się. Przekonałem Tomka do ścigacza. No widzisz, trzeba próbować wszystkiego, nie? To co, to spadamy? Lecimy, no. Lecimy, to nara, Tomek, trzymaj się. Hej. Nie diabeł taki straszny, jak go malują.